Jakiś powinien być jakiś jubileusz, chyba, czy coś ty jesteś 50 kilka lat po pierwszym od po Drugi drugim drugim odcinku byłeś chyba, nie? Totalnie nie pamiętam, o czym tam rozmawialiśmy, mogłem sobie przypomnieć. No, i ja chyba też. No to myślę, że to by coś zmieniło. Nic by to nie zmieniło, cieszę się, że tutaj jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkich słuchaczy, do których ja też między innymi należę, bo muszę ci przyznać, że często jeździmy sobie głównie z rejentem, bo on to potrafi. Z komputera tam na, na, na telefon śmix, świks biks i sobie często słuchamy. W sensie ja sobie słucham, bo on mi puszcza. Nagrałeś to i zasypia, a ja sobie wracam do Warszawy i słucham sobie. No właśnie, ty, kiedy ty wróciłeś z trasy ostatniej? Do Czy właśnie się... kończyliście w, Warsz w Warszawie właśnie trasę? Nie, to tak? skończyliśmy to... w Toruniu. Aha. Skończyliśmy w Toruniu, dzień później, 30 października. No i od tamtej pory sobie chilluję. No. Tak. Trochę nie. trzeba było pojeździć, jak w, jak w Heroes of Might and Magic 3. W kolejnych nie grałem, że po prostu raz w tygodniu musisz się przyjechać po planszy, bo w tartaku nowe drewno jest i po prostu trzeba je zebrać. Tak to, to jest trasa, czy to jest powrót do domu ten, To jest to, trasa. To, to, tak. Trochę to jest, jest dziwnie być na chacie tak, po dłuższym, po dłuższej nieobecności i po takim intensywnej rutynie tego występowania, nie? Pierwszy dzień jest dla mnie hardkorowy. Jak wracam do domu i wiem, że poprzedni tydzień miałem ustawiony, że jest budzik, śniadanie, jazda, podróż, próba, występ, hotel, spanie. I jakby wracam do domu i takie nic, jakby mogę robić wszystko, a jednocześnie chciałbym wszystko zrobić mnóstwo nic. rzeczy, ale z drugiej strony nie mam za bardzo siły. I już nawet, y bo moja żona na początku jakaś taka była, to co, te takie trudne, przecież do domu wracasz, wszystko fajnie. A teraz już, już mówi, dla mnie też to jest ciężkie. <noise> Więc... Ona sobie robi jakąś rutynę, czy coś przyzwyczaja tak, się. I ja do... wracam ja im mówię, co nie... tu się dzieje? Tu nieposprzątane, to nieogarnięte, pa, lecimy. A ona tam miała wcześniej tydzień, spokoju, robiła sobie wszystko w swoim tempie. A wjechał, ordnung. <noise> no to, 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 to dobrze, że się tak kojarzysz, Maciek, to na pewno dobrze rokuje. Na za rok będziecie. Nie na szczęście powiem, trasy są, co... są tylko dwie w roku. Tak <laughs> jakby raz na, <laughs> okay. raz więc, na pół roku możemy, możemy mieć po... jeden taki dzień. Tak. No, ale wiadomo, później się trzeba pogodzić, jest sympatyką. No. No tak. Byliście za granicą kilka razy, tak? Byliśmy w, w Szwecji, traju. byliśmy w Hadze. Bardzo hardkorowy to jest wyjazd, bo to wszystko było tak poogarniane, że to trzeba było wstawać trzecia czwarta nad ranem. A takie wczesne pobudki to nie jest to, czemu ja poświęciłem swoje życie, ale raczej poświęciłem późnym pobudkom. No Trzecia no czwarta, I... bo myśliście na to tak, czy... no. życie? Mhm. I niby później masz cały dzień w tym, w tym mieście, ale z, z drugiej strony, no jakby stajesz o trzeciej, więc jakby. Jesteś tam powiedzmy o dziesiątej w hotelu, to co, spać się pójdzie, na spacer, czy śniadanie tak. się, czy drugie, czy obiad, jakby nie wiadomo to bardzo. Taki twilight, I... międzyczas jakiś, kurde. Tak. Dziwna ta Szwecja, e, czy... nie jestem wielkim fanem Szwecji. Co prawda mówię to po dwóch kilkugodzinnych wizytach w Sztokholmie, może jakbym pojechał gdzieś tam nad jeziorka jakieś piękne, czy coś, to Jasne. może byłoby lepiej, ale po dwóch dniach, kiedy łaziłem trochę po tym Sztokholmie, no jakoś tam jest dziwnie, jakoś tak... Jakoś tak niby, żysto, czysto. niby tak nie. czysto trochę, ale z drugiej strony tych drzew jest tak mało, wszystko Aha. jest jakieś takie uporządkowane. Jakoś było taki, takie nieswoje, <grym> takie... nie walają się śmieci, tak nie wiesz, to było takie... na czym oko zaczepić. Mało tam było tej naszej łańskiej fantazji takiej. A występowaliście dla, rozumiem, po polsku dla Polaków, tak? Po polsku dla Polaków. Tak może się nazywać też program następny po polsku dla Polaków. A właśnie, ja właśnie ja miałem pomysł na waszą następną trasę. Myślę, że po prostu powinniście, wiesz, nie udawać jakieś tam prawdziwe historie życiowe, tylko iść w dekadencję współczesną, dziwki koks, i wtedy jak się będzie nazywała tak trasa, to można wszystko odpisać od podatku i. Jest to jakiś pomysł? Przekażę go do następnym spotkaniu zarządu. No jak byś Ten, mógł. Słuchajcie, dochodzą mi takie głosy z zewnątrz, <laughs> że za mało dziwek i koksu jest na tych naszych trasach. To koniec świata, wszystko fajnie, ale akcji jest za mało. No w końcu był pretekst, żeby mięska. zatrudnić tancerki, albo tancerzy, no co tam kto woli. A, a ktoś, gadaliście z jakimiś ludźmi w tej Szwecji? W sensie, znaczy było, jestem ciekaw, czy byli na przykład jacyś ludzie, którzy, którzy siedzą już tam, wiesz, całe życie, że, to są, że są bardziej Szwedami niż Polakami. Nie, nie spotkaliście się z żadnymi fanami. Ponieważ tam alkohol można kupić albo tylko w sklepie, jakimś takim jednym. System Boulogne, i to się jakoś dosyć wcześnie zamyka. Albo w knajpach wieczorem, więc poszedłem później jakieś piwko po występie w hotelu, wypiłem i przechodzili akurat e, widzowie i nas tam zobaczyli. Więc weszli do środka, coś tam się z nimi pogadaliśmy. To, to długo mieszkają w Szwecji, bo ten kolej, z którym akurat tam najwięcej gadają, to najpierw chyba jego tam rodzice wyjechali, a potem on miał do nich pojechać na wakacje, on przyjechał do nich na wakacje na dwa tygodnie i oni mu powiedzieli, ha zostajesz tu na zawsze. Więc tak nie za bardzo się z kolegami pożegnał, ani nic, po prostu tak? został tam. No ale wiesz, to jest taka trochę, no, jednak Polonia w Szwecji, więc jakby to trochę taką, taką naszą mentalność ma. jakby, dużo, dużo opowiadali o tym, jak, jak ten system można tam sobie, wiesz, podoić troszeczkę, żeby mhm. tam mieć więcej niż robiąc mniej. No, no pewnie. Takie zawsze mieszane uczucia na ten temat. Bo, bo ci sami ludzie, którzy to robią, to też mówią później a tym nie można tym kurwa bie biedakom nie robom rozdawać za dużo, niech się wezmą do roboty, ale jak są jakieś świadczenia socjalne, to ja nie wiem, dlaczego się z nich nie korzystać, bo to tak jest. No kurwa zapłaciłem już za to w jakiś sposób. Nie wiem. Nie ja miałem z 500 ale... plus ogromny problem. A, no właśnie. Bo już jest na pierwsze dziecko, więc mi już przysługuje. Aha. To naprawdę ile się biłem z myślami i dyskutowałem. Bo jakby nie jest mi to potrzebne. Jakby nie jest według mnie to dobry pomysł. lepiej można było te pieniądze jakby już konkretnie na dzieci jakby przeznaczyć. Mhm. Nie wiem, obiady w szkołach, jakieś książki, jakieś zajęcia pozalekcyjne, coś takiego. Tak. No bo często jakby jednak teraz, że nie zmniejszyło się, biada się nie zmniejszyła. A to, że słyszy się w takich sytuacjach, że tam wiesz, jakiś y, pijany tyran, ma tam ósemkę dzieci, i dostaje z nich tam parę klocków, a dzieci są głodne, a on jest narąbany ciągle, więc to nie jest. No tak. No, no. no ale końców mnie przekonała, że ona powiedziała, że wszystko będzie odkładane na specjalne konto i młody dostanie na osiemnaste urodziny i. No jasne. Tak. Melasz. Synku, jak masz zamiar za te pieniądze zrobić masz, to masz obowiązek wydać wszystko. Do ostatniej złotówki, bo inaczej ostatnie, nie... Nie, ostatnie nie, ostatni ci zabieram. Uszyć. Nie ma takiej opcji. No tak, no bo te, to ludzie zawsze patrzą przez pryzmat tam tak zwanej patologii czy coś, no ale to tego nie ograniczysz, nie robiąc w sensie nie rozdając tych pieniędzy. Ja nie wiem, czy to jest tam dobre, czy złe. Ale tak naprawdę to... Wiesz, no, tam najwięcej korzystają z tego chyba biedni ludzie, a oni i tak... Płacą najwięcej potem, w sensie oni też kupują rzeczy, płacą podatki przy każdej możliwej transakcji, więc mi się wydaje, że to jest tak naprawdę droga okrężna, żeby z powrotem te pieniądze poszły do państwa. Tak. Proszę i wydaje mi się, że 50 odcinków temu, kiedy tutaj byłem, kręciliśmy bekę, a teraz po 5 minutach audycji <grym grym> <grym> jesteśmy w polityce <grym> socjalnej. Starzejemy się, starzejemy tak. się. Nie, no nie, ja w ogóle nie powinienem się wypowiadać, bo, bo mnie to za bardzo nie dotyczy, ale. Czy planujesz drugie dziecko, żeby był lepszy melanchol? Planuję. Tak? Tak. Tak już jest, jest... Bo Jakby ja mam brata, y, FIFA ma dwójkę rodzeństwa. Jakby fajnie jest mieć rodzeństwo, a no tak. nie mam zamiaru się odzwyczajać od tego syfu, który jest, bo jeżeli bym wiesz, ogarnął i już bym miał posprzątane i młody by sprzątał po sobie zabawki, i później znowu to samo. To nie, dziękuję. Teraz za jednym zamachem Za Żona z tego samego zdania? Nie była, ale ją przekonałem. Aha. Hmm. Bo to jakby wiesz, co na niej spoczywa żeby... największa trudność, bo to ona przez 9 miesięcy będzie chodziła. No, tam różnie się czuła i śmiesznie wyglądała. <noise> to ja to tam. Mam po prostu ją do lekarza, zawieść i jedzenie przenieść później. Tak. Można już ten, można już teraz coś tam zmieniać w genach, żeby było. Wyższe niższa, albo nie, ale chodzi mi o... o płeć mi chodziło tak naprawdę. Zastanawiałem się, czy no, można już. No, to stary, no płeć to jest tak, że jeżeli e, po stosunku kobieta 30 minut stoi na głowie, to będzie facet. U <grym> nas <grym grym grym> się <grym> sprawdziło, więc jakby. Aha. Teraz jej poduszkę podstawię, żeby 45 minut, może bliźniaki Aha. będą. nie Jakiś sprawia trudność jeszcze przed, przed ciążą, to znaczy, że chłopak będzie, tak? Ale naprawdę, naprawdę wierzysz w takie? Te, nie, za, no nie. co ty, gaweł, no proszę cię, ile my się Bo może są takie, co rzeczywiście jakoś tam, wiesz, U, wystarczy, że usłyszysz od dwóch osób, że to się sprawdza i zaczynasz mieć takie, może, może. Tak, słyszałem coś takiego, coś czyta, czytałem w jakiejś książce, w jakimś artykule, czy tam w dwóch miejscach, no nieważne, w paru miejscach, że jeżeli kobieta czuje się jakby bezpieczna, i że w trakcie ciąży jakby nie ma stresujących sytuacji, że jakby nie musi się martwić, czy będą mieli za co, wiesz, zapłacić rachunki, czy będzie co zjeść. Jakby nie ma takich podstawowych problemów, że jest wszystko ok, mhm. to prawdopodobieństwo, że urodzi się facet jest większe, bo e, sam płód chłopięcy jest słabszy, więc jakby musi mieć lepsze warunki. Tak. Jeżeli. Hmm. No tak, 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 tak słyszałem. Okej, okay, jasne. A jeżeli ale... tam jakiś może być ciężkie, jakiś, nie wiem, czy między rodzicami się nie układa, czy coś, to jest większa szansa na dziewczynkę. No ale to jest takie słyszałem coś, co nie do końca wydaje mi się takim absurdem, jak stanie na głowie. Ja nie mówię, że w to wierzę, ale że jest, wydaje mi się, że to może być tam działal prawdy. Tak, no nie, nie wiadomo tak, bo trzeba by zobaczyć, kto, kto znalazł tę korelację. Czy to były badania na 10 tysięcy przypadków? Pewnie nie. Czy to jednak yy, ciotka Ilona napisała Nie, do... to nie była jakaś ciotka Ilona, bo ja ciotek, ciotek Ilon, Ilon nie słucham jakby, z założenia. Nie, nawet nie no to tam... twoja tylko. Tam nie, właśnie. ja mówię o jakiejś ogólnej tak. ciotce Ilonie, która <laughs> tam na forumach pisze wszystko. <laughs> Jak tak za... się trafiło, że mam ciotkę Ilonę, która pierdoli straszne głupoty, także nie. Jak zdanie się zaczyna od ciotka, to, to już ignorujesz dalej, tak tam. Byliście w Szwecji i, i gdzie mówiłeś jeszcze? I w Hadze, A, właśnie, graliśmy pod Hagą w Holandii. A, no właśnie. Co? No A. i poszedłem no, do coffee shopu, Kupiłem sobie strup wafla. Elegancko. Co mogę więcej powiedzieć? była jakaś pikieta tych Libańczyków. To tak? wiem, na Aha. rynku tam. Bo to, to by co mogę dużo powiedzieć, jakbym wiesz, o 11 w hotelu, o 15 próba. Więc mam 5 no, godzin. Jasne. Żeby chwilę sobie poleżeć, pod chlapkę zrobić szybką i... i na występ. Ale tam wchodzę super te. Super Kataring jest, bardzo dobre jedzonko. No i stary wchodzimy, tam piwka. Jack Daniels, super było. Przed występem oczywiście nie piliśmy, ale po tym występie. Był roast Janusza Korwinamika, który wszyscy oglądaliśmy w hotelu, a, więc słyszałem. zabraliśmy cały prowiant stamtąd i siedzieliśmy. Śmiesznie, bo telewizor nie chciał się podgłośnić więcej niż tam do 25%. Tak? Bo to tak, I więc poszliśmy na dół. Tak, myślę, że tak specjalnie zablokowany? Zablokowane żeby... był, tak. I próbowaliśmy kulturka. szukać, szukaliśmy w menu, to jakby rejent komputerowiec szukał w menu. I on nie mógł znaleźć. Mieliśmy tu najpierw duży problem, bo nikt z nas po niderlandzku nie potrafi, a tam to, to, to menu tak ustawione. No. Szukaliśmy, jak to zmienić. Poszliśmy z Szumowskim, już tocy lekko wiesz, na, na recepcję zapytać, czy można coś zrobić i pani powiedziała, że no nie wiem, że spróbujemy i że zaraz ktoś tam przyjdzie i baba przyszła i po prostu nam powiedziała, prosto, że nie można, bo to jest po to, żeby w innych pokojach ludzie nie słyszeli tego, co ty słuchasz. No, jasne. Więc Sebastian znowu zrobił i przez komputer dźwięk puścił dwa razy głośniej tak, tak? było elegancko. A to śmiesznie, chyba się nie spotkałem z tym jeszcze. To tak wszyscy, wszystkim się wydaje, że o, że u nas to jest gorzej, że w Polsce gorzej, a po prostu wszędzie indzi są... Blokady jakieś kurwa, regulacje się jednak liczą. I okazuje się, że to nie jest, że ludzie są lepsi, tylko po prostu im nie wolno. Przyjeżdżają Polacy do hotelu w Holandii, mówię mówią, jak to cicho? W ogóle nie słyszę, to tam sąsiedzi. Słuchają? A oni kurwa chciałbym głośniej, ale nie mogę. Co, coś jeszcze, jakieś highlighty z trasy, wiem, że to tak jest. To Stary, się zlewa to wszystko nie, nie razem, bardzo, ale. No. Chcesz powiedzieć coś, Jaki... jakieś było, jakie miałeś ulubione miasto albo najmniej ulubione coś? Przekrego cię spotkało na występach czy coś czy nie bardzo? Nie, mnie nic Normalka. przykrego nie spotkało. Byłem zaskoczony, jak mało ludzi jest w płocku. W sensie, bo byliśmy no. trochę wcześniej, poszedłem na spacer i tak się stary rozglądałem, bo szedłem jakimś bulwarem nad, nad Wisłą, jakaś godzina no tak. 14, ładna pogoda, i tak mówię, kurde, gdzie są ci ludzie tutaj? Po prostu tam nikogo nie było. Ja Ew, jakoś tym razem takie mówisz, to się wszystko zlewa a dwa, że to, wiesz, to była dziewiąta trasa i my jeździmy już po tych samych miejscach, więc tu już nie ma też tak, że jedziesz i masz coś nowego i mówisz, o tego, to no, ale fajnie, nie no. Tak jak pierwszy raz wjechałem do Rzeszowa i zobaczyłem tam na rondzie jest taki wielki pomnik przypominający waginę, Tak jak pierwszy raz wjeżdżałem, to było, haha, instastory, a teraz <laughs> mam taki, a, <"Tam>, byłem tu. <laughs> to ten pomnik znowu. A znowu ta wielka wagina. Kurwa, ze wszystkich dni naprawdę ktoś musi dzisiaj wiercić, i po zaraz żyliście. pójdę. <grym> Halo, może pan nam, kurwa, podcasty robi? Tak, pan no właśnie, tu, kurwa, to najśmieszniejsze pretensje do sąsiada. Problemy milenialsów. Kurwa, nie mogą podcastu nagrywać, bo mi sąsiad wiercił. Naprawdę. Spójrz... Przepraszam, ja tam storijski robię, ja mam umowę. Muszę zareklamować tę bluzeczkę dzisiaj do no. północy jeszcze, trzy te wrzucić, jakieś tam. <grym> bo mi nie wypłaci, no. Masz jakieś już sponsorowane oferty? Coś reklamowałeś albo coś? Gadałem ostatnio z kimś o, sp o sprzedawaniu się i tak mi się przypomniało. Nie, nie, nie. Co ja mógłbym reklamować tak naprawdę? No jakby raz, że nie, nie dbam o to swoje konto. Tak. A czasem coś wrzucę, ale tak, jakby. Nie prowadzę go. To podziwiam no Antka. Tak, nie masz tych. Antka podziwiam na Maxa, bo on... Chodzi, robi, nagrywa to jakieś tam. Hej, przesuń palcem do góry, to będziesz mógł coś tam zrobić. Aha. Te zdjęcia regularnie wrzuca. Tak, to prawda. Ale on to chyba lubi po prostu. Może ja tak. tu na maksa szanuje, ja tak nie potrafię. Stary, jakbyś powiedział wziął telefon i powiedział, hej, weź, zrób, e, nagraj zapowiedź jakiegoś występu. Daje tobie telefon, ty kierujesz we mnie, mówię, Szanowni Państwo, tego i tego dnia w tym miejscu zapraszam serdecznie, jakaś tam beka. Haha, pozdrawiam serdecznie. 30 sekund i po krzyku. Ja mam sam kamerę włączyć na siebie. Jest... Jakby nie jestem w stanie trzymać kamery na siebie, sam w ręku i do niej tak. gadać i wiesz, a czy mam patrzeć na siebie, czy w obiekt... Tak, hard, to jest kwestia hard. przyzwyczajenia jednak, nie? Niektórzy już w ogóle przeżywają rzeczywistość w ten sposób bardziej, nie? Są przyzwyczajeni do tego, nawet ludzie może, którzy nie są influencerami czy coś tak ci, ci wspominałem o tym, o tym filmie dokumentalnym, o, o tym pachoki, o dzieciakach z Florydy, to jak oni mieli ten bal maturalny, czy jakkolwiek to nazwać, tam jakąś studniówkę, czy nie, studniówka, to, no tak, przed, mm -hmm. to też przed końcem, e, to wszyscy tam stoją i tańczą, ale telefony w rękach, nie, i właśnie do tych I tele... robią te relacje ty... dla tych ludzi też, którzy są na tej sali, bo to no nie, nie było więcej, chyba tak, mam. chyba dla jakiejś swojej społeczności takiej, ale nie wiem, kurde, nagrywają tam te swoje rzeczy, bo to trzeba... Upamiętnić, się, no jak już wypożyczyłeś Ferrari, żeby i kurwa no jak masz to. z podobiznami bliskich, czy nie wiem, sukienka, to sukienka. Była sukienka z podobiznami ale... bliskich? Tak, miała, to grubo już. dziewczyna miała taki trend, taki wiesz, czy jak to nazwać i... Że mogło się jej stanąć na babcie, no, na przykład. <laughs> Dokładnie i tam były portrety różnych ludzi, na, nie wiem. Ale to jakich... wydrukowane czy wyszywane wujka. jakieś takie... No wiesz, pewnie jakiś, taki, to, to pewnie jakiś taki szybka metoda termodruku czy coś, Aha. ale no, na kawałku materiału, tak. tak. Nieźle. A propos e... tych wszystkich Instagramów i influencerów, to dostaliśmy ostatnio zaproszenia, żeby pójść na premierę nowej kolekcji H&M X Giambattista Viali. Tak? I powiem ci, że poszedłem, chyba by, byłem jedynym z komików, bo wszyscy dostaliśmy zaproszenia, ale nikt się nie zdecydował. Ja tam poszedłem i powiem ci, że niczego nie żałuję. Że było, było genialnie, po prostu. Coś rewelacyjnego, stary. Wyobraź się, że trzymasz telefon w ręku, nagle, nagle bierzesz rozbieg, i tak głową się walisz w ten telefon, i nagle znajdujesz się w Instagramie na żywo, stary. Te wszystkie Mercedesy, ma faszony, stary. No Rozenkowe, te jakieś inne te klamoty z Instagrama, stary. To przecież to była taka jazda, była ścianka, na ściance wszyscy. Aż, aż później chciałem zobaczyć, jakie zdjęcia wrzuciła Rozenkowa, to ona wrzuciła. Tak turbo podobne do siebie zdjęcia, że tak tu jest, kukułowa ma troszkę w prawo, i tak maciupinkę mniej w lewo, i to troszkę dalej stoi i taka. Tutaj taka się bardzo cieszę. Stary był żyrandol powieszony, tak powiedzmy, na takiej wysokości, jak tu masz ten pokój, że żyrandol, taki ogromny, taki Aha. jak do jakiegoś pałacu, i na dole, na tym takim dolnym ringu, było yy, krzesełko, że można było się na tym żyrandolu usiąść. I stary kolejka do tego, żeby się usiąść do żyrandolu, żeby zrobić zdjęcie. Ekstrem. Ja zastanawiam, ja myślałem w ogóle, że to będzie pokaz mody, bo ja pierwszy raz na czymś takim byłem. Myślałem, nie było to nie był pokaz mody. Stary nagle, 22 prostu... i otworzyli sklep, to był w teatrze wielkim nagle był stary sklep. Normalnie były kasy ustawione, i ci wszyscy znani Tearsze? ludzie pobiegli. No no. I tak by to, było, ja byłem tak ze dwa piętra wyżej, ale była klatka schodowa, i jakby nie widziałem, kto tam był, ale widziałem tylko ręce, które na wieszaki sięgały, bo tak! Pach! Nie ma sukienki, pa, 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 stary, po wszystkim, jak już tam się to zamykało, to się poszedłem przejść, to tam jakaś taka portmonetka smutna jedna <laughs> została, jakiś taki wy wycią wszystko wy wyciągnęli, troszeczkę, troszeczkę się porobiłem. Bo oni pewnie mieli za darmo te rzeczy, czy nie? Czy nie płacili normalnie, tam stary, byli, były kasy premiera, stali ludzie przy kasach, oni mogli to kolekcji, kupić tak? tydzień wcześniej, no może tak. taka zniżka była, nie wiem, ale tydzień no tak, wcześniej wiadomo. na pewno. Ja już się troszeczkę dziawnąłem, bo oczywiście było alkohol za darmo. Tam jakieś tam takie fancy drinki, że Sour Bauer Maurer sour dla ciebie ja mówię, nie stary, dwie kostki lody i dalej balantyny pod kurek, bo ja nie będę w tej kolejce kurwa tutaj stał. I jak wychodziłem, już jechałem do domu, to wychodzili jacyś tam właśnie ludzie z takimi te torbami, wiesz, wielkimi, że to jest Giambattista i HM. Ja tak do nich podchodziłem i mówię, proszę uważać, bo koledzy mówili, że będą polowali dzisiaj na te torby, i odchodziłem dalej. <laughs> Super, ja się tak dobrze no. bawiłem. To jakby, to było tak. Tak daleko od tego, gdzie ja jestem na co dzień, tak daleko od miejsca, w którym chcę być, w ogóle to stary jak równoległa rzeczywistość, po prostu. No. Dawid Kwiatkowski, taki, 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 co tam gówniary go kochają, mhm. miał taki sam jakiś taki surdut królewski. Podam ci ten opis, bo ja nadal nie pamiętam chyba, kto to jest, ale. Główniary go kochają. No proste, wiadomo. Miał taki sam surdut, jak jakaś taka 50-paroletnia pani. Aha. To było tak niesamowite. W tym samym ciuchu? To stary, nigdzie więcej nie mogło się wydarzyć. To prawda. I on w ogóle wyglądał jak dyrektor cyrku, bo z przodu miał taką krótką, a z tyłu miał taki jak pingwin, takie dwie, no, dwie tak. poły złote, jakieś cyrkównia, <śmów> 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 gadające tygrysy. Super było. I, i co, oni mają te ciuchy wcześniej, pewnie po prostu No i, to, i wrzucili se na fejsa i tyle, no. To jest też dziwne, bo, ja, bo są... Mi się wydaje, że ludzie nadal mają takie pojęcie, że może ci influencerzy czy coś to jakiś taki robią dobry hajs czy coś, a mam wrażenie, że spo, jest taka spora jakaś klasa średnia czy coś. Klasa średnia influencerów? <laughs> że oni, wiesz, tam lewo wiążą reklamują tam jakąś porówkę czy coś i są takimi słupami reklamowymi po prostu, nie? No, I... no są, no oczywiście, że no. są. Stary większość z nich jest. A ci najmniejsi to w ogóle właśnie biorą takie rzeczy i reklamują to za darmo. To jest, co jest najgorsze. Ja mam... Ja, ja tego wszystkiego nienawidzę, ale takie na zasadzie, że o, dostałem darmowe coś od kogoś, to napiszę, o, dziękuję, HM, dziękuję. Stary, za co się płaci, nie? Jakby nie, nie, nie sprzedała się tak tak. Do nas kurwa. kiedyś, po jakimś występie chyba w Poznaniu, przyszedł jakiś ziomek, żeby zrobić z nami wywiady i przedstawił się, że jest mikroinfluencerem. <laughs> wow. no ale jeszcze tak, jak mówię o tych rzeczach, to plankton. czytałem gdzieś, że ludzie udają, że coś reklamują. W sensie udają, że coś dostali za darmo Aha. i że to reklamują i że ej, dzięki. No tak. Wow, to już jest taka, już taka trzecia faza wirtualnego życia. No tak, że udają, że, że są na tyle ważni, udajesz, że dostali że, tak, od kogoś. Tak, udajesz, co... że masz udawane życie. To jest jasne. No nie no, ja oczywiście nie mam kontaktu z takimi dzieciakami w wieku tam jakimś czy to jest nadal gimnazjum w ogóle? Już nie, nie ma gimnazjum. Już nie ma stali. gimnazjum teraz. W ogóle no tak. co za jazda? Jak mam tych Chuj ludzi to robić. Jak za mojego życia może być nie być gimnazjum, być gimnazjum i znowu nie być gimnazjum? Poza tym, jak mam się z pogardą określać tę grupę ludzi, skoro nie mogę mówić gimbaza? Ja nie wiem. Ale. A ogóle, ale... sobie, że będziemy, będziemy się spotykać z jakimiś znajomymi za kilkadziesiąt lat, i oni chodzili do gimnazjum. I będziemy, ty gimbaz! <laughs> no to już do nich przylgnie <laughs> na całe życie. <laughs> Możliwe. Ale oni, na, te dzieciaki na pewno chcą być albo jakimiś streamerami, albo właśnie jakoś ma fashion, czy kimś takim. No bo te, połowa tych celebrytów to są te, tego typu ludzie, już nie? No nie trzeba, nie trzeba dużo no. mieć. Trzeba mieć telefon. No tak. Jakąś japę. Nawet nie musi być ładna, może być też ciekawa. Wydaje mi się, że ciekawa japa też jest w stanie sprzedać rzeczy. No, i nie za dużo, nie za bardzo jakby się cenić. Nie za dużo osobowości mieć, no. żeby się nie wyróżniać. Nie, no jasne. jasne. Nie, bo później z pierdolenia, jak masz osobowość, kurwa, chcesz te reklamy po swojemu robić, zamiast powiedzieć, hej, kupujcie taki soczek, bo jest wy, kurwisty. Wow! I z, a z kolei ci ludzie się spotykają z jednak, nie żebym jakoś nadmiernie tego bronił, ale z straszną krytyką, jeśli zrobią cokolwiek nie tak. Ja pamiętam tam jakiś. Ktoś mi pokazywał, że tam jedna taka już, już znana, jakaś tam, wiesz, modowa Instagramerka, czy, czy jeszcze z czasów YouTube'a, ona pewnie zaczyna, i reklamuje tam kurwa Kokolino, czy coś. I te reklamy są właśnie takie wymyślne, nie? że ona tam leży na jakimś kocu, kurwa czyta książkę i wszystko jest pod kolor, dobrana stylizacja, a obok ten proszek stoi, nie? I że tam, a jesienne porządki, czy coś. I... I wiesz, ludzie tak, ich kurwa, jadą tam w tym. Jednocześnie, jakby, niby spada opinia tej firmy i jej firmy. Jakby w oczach tych widzów, ale cały czas ludzie o tym gadają, nie więc i potem no, na przykład wpisałem to z ciekawości, żeby zobaczyć, kiedy to było czy jakieś zdjęcia, i, i są analizy, nie? Na jakichś blogach takich marketingowych, są analizy, czy to była dobra kampania, czy nie. Czy ona dobrze na tym kocu się działa? No i co pamiętasz bo co tam, wyszło, tym, czy nie? Bo na tym polega. Teraz reklama, co? Czy pamiętasz, jak to tam wyszło, jak to zanalizowali, czy to było ok? Czy uznali, że spoko wyszło, no, czy raczej no, ją? No tam, no to, to była chyba taka perspektywa niepopularne, tak? Czyli, że jednak to była świetna kampania, że bardzo dobrze coś tam, coś tam. No poza tym tam to, to, to chyba ktoś dyskutował o tym, wiesz, no o tym co zawsze, czyli o, o postrzeganiu reklamy, że ludzie krytykują tylko dlatego, że ktoś, bo to jest takie względne... Wszyscy się sprzedają, ale to, to, to czy ktoś się sprzedał, to już jest bardzo takie umowne, nie? Jeśli, jeśli masz... się na przykład, że o, o Hajzerze na przykład... O, tego nie mówią pewnie. Bo Heizer, on jest taki miły, to taki sympatyczny. Fajny. Widziałeś go tam w ogóle a propos Filip, Filipa Heizera? Gdzie widziałem? Na tym wydarzeniu HM-u? Nie, to nie jest nie, ten. A, nie ja wiem, się Może był, nie wiem, nie widziałem wszystkich. Ja dosyć szybko zacząłem prosić o to, do, do, do pełna whisky. <laughs> no tak. Nie, no domyślam się, że nie przejmowałeś się te, takim życzeniem. Halibut <laughs> był smażony dobry, to pamiętam. <laughs> Okej. Okay. I tak to jest lepszy temat niż, niż on. Ale tak mi się Hollywood przypomniał, jest bo fajna, ja ostatnio... tak rybka, tłuściutka. Ale śmierdzi. To prawda. A podawali, smażyli rybę tam na miejscu? Wiesz co? Nie, raczej odgrzewali, A, okay. ale czuć było smażeninką. Mm -hmm. Także teatr wielki, Giambatista, stary olej. To jest <grym> kurwa się. stary. Do no najlepiej tam było, tam nie było się do czego przyczepić. Ale to Heiser mi się tak przypomniał. Ja próbuję pisać o nim bit teraz, i bo dla mnie on reprezentuje takiego kogoś, kto. Kto jest du... mówi, że jest dużo fajniejszy niż jest w rzeczywistości, wiesz, że coś takie, o, robię charytatywnie tutaj to tamto, takim trochę chyba jest kutasem. To jest moja prywatna opinia, nie musisz się wiesz, wypowiadać. Wiesz co, to jest bardzo możliwe, to jest bardzo możliwe, nie znam go, ale jakby osobiście, nie, to co ale po co on robi tam... publicznie, tak. to jest jakby za miłe. Jakby, stary, nie, nie można być aż tak miłym, jakby tak, coś, tak. coś przykrywasz. Tak. Nie no, wiesz, kiedyś była ta, to już było dawno, już po drodze inne były, były rzeczy, ale on kiedyś tam te, e, była sytuacja, że e, Z tą babcią zginął. z motocyklami jakimiś tam, żyje, że jeździł, stary stary babcie, zabierał na wycieczki, jakieś takie aha, różne. Aha, A co zginął, bo tak Nie, nie, chciałem, się powiedzieć, bo, chciałem powiedzieć, zginął jego syn chyba w wypadku, A, tak, w tak, on, no. w ogóle brał udział, czy to nie jestem pewien. nie, chyba on nie, ale... I ktoś tam, jakiś dzieciak gdzieś w internecie, zrobił jakieś chujowego mema na ten temat, czy jakiś taki niesmaczny żart, który się odnosił chyba do śmierci tego, tego dzieciaka. I z tego co wiem, wszystko, co mi się udało znaleźć, to on to zrobił taką nagonkę publiczną na, wiesz, nasyłał ludzi na tego chłopaka, który, który zrobił ten, ten żart. I. Ja rozumiem, że mu się to nie podobało, ale jak jesteś osobą publiczną i masz taki zasięg, i w ogóle, to nie możesz kurwa traktować ludzi. Wiesz, to nie jest podwórko już wtedy. Na, na, to nie jest nierówna władza, jest zupełnie. I, a jest jakieś miejsce, w którym jeszcze nie występowałeś za granicą, który, do którego byś chciał pojechać? Zastanawiałeś się na tym? Nie, no. chyba nie. Wszystkie hotele wyglądają tak samo. Wszystkie hotele na... wyglądają tak samo, a mi ostatnio jeszcze zaczęło dużo bardziej zależeć. Na tym, żeby zmniejszać swój ślad węglowy, więc dla mnie każdy tak. niepotrzebny przelot samolotem mhm. jest, jest trochę bólem. Bardzo no. No tak. nie lubię latać, Ale... nie z że się Aha. boję, tylko mam tam zawsze za mało miejsca. I jakby uszy mi się zatykają, jakby trzeba być to turbo wcześnie i się leci, jak masz bagaż to trzeba czekać i wszyscy wstają, tylko ten samolot wyląduje, wszyscy wstają, sterczą bez sensu jak chuj na matmie, w ogóle nie mam zielonego pojęcia po co, zamiast się poczekać wszyscy po kolei, tak. zamiast wyjść, bez... no nie lubię, no. nie lubię latać. Nie, nie, to jest, jest to dziwne, a tak, a z, ze wstawaniem to, to wiadomo jaki ja mam stosunek. Bo to też chyba nie ma znaczenia, o której mam lot. Zawsze ja muszę tam być za wcześnie, kurwa. Albo jadę z kimś, kto się denerwuje, i musi być jeszcze wcześniej. Albo coś tam się, coś trzeba jeszcze sprawdzić wcześniej. Ja nigdy nie wiem ile będzie ludzi na tym lotnisku. Mi się zawsze wydaje, że będzie tłok. A zazwyczaj jest, znaczy zazwyczaj jest na odwrót, niż jak myślę. Myślę, o, w godzinę zdążę, to kurwa tam jakaś kobieta się rozbiera do naga na kontroli, nie? A... a, a jak myślę, żeby... bo będę dwie godziny wcześniej, to nie, nikogo nie ma, kurwa, pusto. No i potem siedzisz i czekasz. Ochroniasz jej kanapkę i w ogóle się zastanawiasz, dlaczego tam jestem. Chciałbym zagrać a... w jakimś mieście za granicą, tak, żebym nie musiał następnego dnia stamtąd wyjeżdżać. No tak. Żebym mógł tu chociaż przejść nie wiem, coś, cokolwiek zobaczyć, a nie wszystko tak na hepcika, to, to by mi już wystarczyło. To dużą różnicę. No. Nawet gdybyś poleciał do e, Nigerii. Straf... Do Nigerii. Naj, najchętniej stary. Z Londynu, tylko chcę spierdalać jak najszybciej, bo nie cierpię Londynu. Tak? No, no. no nie, Niezbyt fajne miasto. Takie jakieś takie rozległe, a, kurwa jednak. E, chujowo tam jest. No nie, nie podobało mi się. Jest jakby dla mnie za zimno, za dużo ludzi. Jakby mam wrażenie, że każdy próbuje mnie okraść na każdym kroku. <laughs> tak. I to, że stary... I, i widzę. Ale mu... na ulicy czy po prostu tak. Na ulicy. No. Aha. Ale serio, że miałeś jakieś spotkanie z kieszonkowcem, Nie, czy coś? nie miałem. Ja po prostu, stary, jest bardzo dużo podejrz... podejrzanie wyglądających Aha. osób. Ja jakby no. jestem z Grochowa, ja chodzę cały czas, mam zoom <laughs> wokół głowy, kto <laughs> może mieć jakieś złe intencje, a tam po prostu jest... Łu, 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 łu. Każdy może mieć złe intencje. Plus jak widzę jakieś budynki, stary, które znam z telewizji yy, i pod nimi śpią bezdomni, to jakoś taki mam taki, że kurwa, że serio? Jakby... Mhm. Rozumiem, że duże miasto, Ty... że tragedia ludzka, ale jakby pod zabytkiem, kur... A, pod zabytkiem jakimś. Ty byś tam Wiesz, takie kolce zainstalował, co? Żeby tam się nikt nie mógł położyć. Tam kolce. Strzelać tam kolce. Od razu, po co tak? Po co marnować czas? Nie, no jakoś e... tak jest dla mnie. Jakoś, nie, nie podoba mi się. W ogóle nie, nie przepadam za, za Wielką Brytanią. Jakby ja tam nigdy nie byłem na dłużej, to mhm. też widzisz, jakby nigdy nie miałem okazji posiedzieć no tam tak. dłużej, to zawsze... Dolatujesz jedziesz na występ tu, ten szmen, wracasz, więc jakby. Ale nie, nie, nie zauroczyło mnie. Jakby te same te same te, te domy, takie te ceglane, te rzędy, tych takich tych... Tak, wygląda to tak I trochę. Jakoś... Zawsze też ryzykuję ponurole. życiem, bo po drugiej stronie jeżdżą, a ja jestem stąd, mi automatycznie łeb w prawo leci i tu Aha. parę razy było tak, że z lewej strony coś się. Jak... <laughs> ja też nie, ja nie byłem nigdzie poza Londynem, więc nie wiem. Myślę, nie. że tam na wsi jest bardzo podobnie jak u nas. Znaczy. Może, Jest więcej może pieniędzy tak, może, może czy coś, ale ten sam klimat, niebo szare, ludzie tacy trochę grubi, trochę nie wiedzą, co zrobić ze sobą. Bardzo, bardzo dużo trzeba zmieniać w swoim codziennym zachowaniu, jak na bardzo krótką ilość czasu, bardzo małą ilość czasu, którą no to... się spędzi tam, więc jakby trzeba. Pieniądze, zegar zmienić, no tak. kurwa, dajcie spokój. No tak, to prawda, oni są nadal jednak tak bardzo tak zupełnie, odmienni, szczerze, mimo, że... zupełnie szczerze mówię, że wolałbym mieć prze, przez tydzień grania w Radomiu, niż pojechać do Londynu. Nie, myślę, że w Londynie jak czy wszędzie jest fajnie, jak tam masz jakichś właśnie ludzi, czy coś, coś takiego swojskiego bardziej, nie? Żeby pójść na jakąś imprezę, czy coś, a nie, że właśnie tylko wpadasz i, i uciekasz. Jeszcze musisz z tą... Y oziębłą, pasywną agresją mieć do czynienia, bo <głynie> wszędzie e, w, w Anglii. Tam wszyscy są super uprzejmi, ale przez zęby, nie? Tak, tak mi się wydaje często. No to staram się nie myśleć, jak tam jestem. Idę przed siebie i wysyłam pocztówkę i kupuję magnez i spierdala. Wysyłasz pocztówki? Ja ja, ten, ja, ja zacząłem naś, naśladować ojca i też, bo jak, jak gdzieś jestem, to, to często teraz to robię. To, to mi się to... wydaje takie bez sensu, ale... Ale jednocześnie to jest fajne, bo możesz napisać bardzo mało i nie musisz się tak bardzo starać. Pozdrawiam. Jakiś jeden żarcik i, i wystarczy. Wysyłasz pocztówki do rodziny czy coś? Nie, do żony do domu wysyłam Aha. tylko. I zwykle jest tak, że już dwa razy w ostatnim czasie byłem dwa razy na występie w Londynie, dwa razy wysyłałem stamtąd pocztówkę i dwa razy ta pocztówka szła po trzy miesiące. Także ja ją zapomniałem, że tak? wysłałem, i nagle pewnego pięknego dnia mówię, ty zobacz, jest. Albo tak, do mojej babci, która mieszka 600 metrów ode mnie w linii prostej, szła tydzień, do nas trzy miesiące. W jaki sposób się kurwa stało, nie mam Aha. zielonego pojęcia. Dobra, czyli to chyba jednak utknęło już u nas. To ja, musiało utknąć? Ja parę razy coś takiego miałem, że, że, że właśnie jakiś tam. A to z Portugalii, a to ktoś z kolei mi chyba z Meksyku wysłał, i to naprawdę przyszło po wielu miesiącach. No to bym się. z Meksyku, no dobra, to tam nie wiadomo, co się po, po drodze działo. Ale na przykład z Portugalii, no to jest kurwa Unia Europejska, to powinno dojść w tydzień, dwa max. Sadzić do Wizera, I... jutro rano będzie. No właśnie, i ja nie wiem, co jest grane. Może po prostu oni stwier stwierdzają, że Ech, już nikt nie używa poczty, już nie trzeba. Ech, zajmijmy się czym innym. Ktoś raz w tygodniu przychodzi, sprawdzam. Kurwa, ile tego jest? Ile wiadomości, jakiś kupony, kurwa. W, w Radomie występowaliście tutaj? Występowaliśmy, no tam te razem testy czym? sobie robiliśmy Aha. do trasy. Aha, okej. Okay. Na, trefa na początku. tak? strefa G2. Co ja się no tak, no, byłem tam. Tam zawsze, zawsze ktoś jest najebany. No, Nieważne no, no, no. o której godzinie, w jaki dzień tygodnia robimy. Ostatnio robiliśmy. Tak, jakoś, że przeszkadza, tak. Około tak? tak? 17.00 tak? występ i już tak na srani zdrowo siedzieli w pierwszym rzędzie, że. <laughs> to jest. A, to... Określony jakiś typ osobowości, czy coś. Ja rozumiem, że może mieszkasz tam i brak ci wrażeń, albo coś, ale że jesteś najebany i jeszcze siedzisz w pierwszym rzędzie, to naprawdę trzeba być konkretnym ale człowiekiem. i siedzisz w pierwszym rzędzie, dla mnie luz. Ale no jesteś tak, najebany ale... w pierwszym rzędzie i przeszkadzasz, no kurwa. No tak, tak, że specjalnie tam usiadłeś, żeby zwracać na siebie uwagę. Eee! Nie! Baw! <noise> Straszne. To ja w ogóle jest. nie rozumiem, jak można chcieć się tak stary, stary narąbać, tak że... i iść do ludzi. Tak, po już w którymś drinku, to tak ja mam, ja mam takie, no, chyba powinienem wracać do domu. No nie? właśnie. A nie, że tam Dawaj jeszcze! <śmiech> <śmiech> no nie wiem, ciężko mi tam bardzo osądzać kogoś, kto sobie odreagowuje coś, ale to zależy, jak często chyba. No ale masz rację, no nie jest kurwa, w teatrze to poważna sztuka się, ten. Niech wypierdala. Gdyby trasie? musiał zostawić nie. palto, to byłoby inaczej, prawda? Gdyby był szatny, których by go opierdalał już na wejściu. To... to nie było w trakcie tej trasy, tylko w trakcie poprzedniej. Aha. Zaprosiłem koleżankę w Łodzi na występ i szedłem po występie ją zaprosić. Też to był pierwszy występ, czyli był o 18.00 i wyprowadzali typa. W sensie, jakby, że jego tam znajomi trzymali go za ręce. On zamknięty, o słowa opuszczona. I tak po prostu takie zwłoki ciągnęli za sobą. Ja tak mówię: "O, szybko, no winie, on już od połowy spał". Także jak gdyby nigdy nie okay. ze drugiej połowy w ogóle nic bo tam. Co <słuch> gdzieś tam na krzesełku kimał. Zaczął już dużo, dużo wcześniej. To jest też trochę dziwne, dlaczego ludzie w taki sposób jakby z, z, w taki sposób jakby chcą chcą odbierać komedię. Jakby ja nie mam nic przeciwko temu, żeby byli, nie wiem, jedno piwko, dwa piwka, lolek, coś co spowoduje, że będą w dobrym humorze. Ale to! Ja nie wiem, czy on myśli o tym w ogóle, nie? Albo może po prostu. Może nie. Myślę, że musi być spory procent też ludzi, którzy nie rozumieją żartów, nie? I może on myśli, sobie, jak się najebie, to coś tam się odblokuje. Ta, może będę w końcu... się nagle się najebie i będę korzystał ze 100% mózgu. W ogóle też taki, tak, tak zauważyłem, że mam wrażenie, że po tej ostatniej trasie szczególnie, po końcu świata. Że jest dużo ludzi, którzy przychodzą jakby na hasło stand-up. W sensie, że. Tak, nadal? Nie, nie że nie idą no. jakby, na, na, konkretnych, jakby na konkretne osoby, na, na jakieś grupy. No myślałem, że tych ludzi jest coraz mniej, no, ale w sumie was występuje w wielu i razem, więc to też tłumaczy trochę. No, no, no. Ale takie, takie miałem odczucie, właśnie, że ludzie jakby. Przychodzą na takie hasło stand-up, bo to jest dla nich coś, gdzie gdzie się przeklina, gdzie się coś, coś tam o ruchanku, może się powie, coś tam, że się kiedyś coś najeba, takie, że wiesz, no, takie, no. że będą takie kurwa, ty ale kurwa. I kurwa, no powiem ci, że miałem wrażenie, że byli niektórzy trochę tacy zawiedzeni, może mm -hmm. tym. Że to jakby nie, nie było Za. to, czego oni oczekiwali. Za mało by nie było, nie było takich żartów? Ehe. Nie było ten? Przecież no stała... Rejent występował. No, no wiem, ale już pilnujemy Rejenta, żeby takich nie robił, chociaż ostatnio nie. gadał o kosmitach, a i tak udało mu się jakiś żart o ruchaniu tam wsadzić. Jakby. To jest też pewnego rodzaju talent. Nie no, żart o ruchaniu sam w sobie jeszcze nie jest zły, tylko to tak kwestia ujęcia, nie? I ilości może też, ilości. O Sebastian, każdą ilość potrafi przygotować. <grystanie> Zawiedzeni, tak? Czytałeś jakieś komentarze, czy coś oglądasz? Nie. nie. Od jakiegoś czasu nie czytam żadnych komentarzy. To to, okay. I super mi się żyje. Mhm. Jak wrzucałem ostatnio swój program, to powiedziałem sobie, że chciałbym, żeby miał 11 wyświetleń i wszystko, reszta będzie, będzie nagrodą i stary 11... sprawdziłem, że mam ponad 11 wyświetleń i przestałem tam wchodzić to to w ogóle. To ja myślałem, że ja mam niskie oczekiwania. To bardzo fajny próg. podoba mi się taki. O 11 to nawet tam znajomi mi nas szybciutko, szukałem, chyba. Szybciutko stary wychodzisz na swoje i szybciutko jest miło. No. Bardzo fajnie. No, chcę milion i potem siedzisz, odświeżasz. Mówię, no, tak. nie, kurwa, chcę 11. Mam to, kurwa, chamy. Pięknie. I robię swoje teraz. No właśnie, teraz y, y, wspominałeś tam kiedyś, ty, znaczy piszesz teraz, już część chyba tego twojego materiału może słyszałem, tak? Bo będziesz możliwe, mówił o, możliwe. O, o rodzicielstwie, o, tak, no. o e, I piszesz tak y, materiał właśnie trochę z, z, z koncepcją, z szablonem troszeczkę, czy, czy, czy jednak... Co to znaczy według ciebie z szablonem? Znaczy nie z szablonem, myślę, to jest może złe określenie, chodzi mi o to, że e, bo mówiłeś, że masz tytuł, nie? I... A zakładam, że ten materiał nie jest jeszcze skończony, czy już masz... Nie, nie, materiał jeszcze nie jest skończony. Ostatnio zrobiłem sobie premiery, żeby zobaczyć ile tam tego jest. Mm -hmm. Na razie jest trochę za krótko, muszę się jeszcze coś tam dopisać. Tak. Także cieszę się, że Popek i Zalew wpadli, bo ta impreza nie trwała za krótko. <laughs> e, także trochę jest za mało jeszcze materiału, ale z drugiej strony po występie dostałem pozytywne opinie... Jedna taka znajoma napisała, że Jezu Maciek, ja nie wiedziałem, że to tak, aż tak ciężko jest z tym dzieckiem. Ja mówię, ja mówię, że wiesz co, że to są żarty, że tak no naprawdę tak. to nie jest tak strasznie. Ona mówi, a bo brzmiało jakby naprawdę był hardcore, <laughs> więc, więc jest dobrze. No. Jest dobrze, niech ludzie, niech ludzie myślą, że jest tragedia. Jest. jest ciekawie, są wyzwania. Ja nie za, nie za bardzo wiem jak radzą sobie ludzie, którzy mają dzieci i normalną pracę. To jest kurwa hardcore? No jak właśnie, mi kumpel tak, mówi, tak. że on wstaje o szóstej, tam do siódmej zajmuje się dzieckiem, żona wstaje o siódmej i tam yy, on jedzie do pracy i wraca o osiemnastej i on, wiesz, on wraca, ona mu podaje dziecko i mówi teraz ty, bo ja się nią 10 godzin zajmowałam. Dokładnie tak. Także to jest. jest błogosławieństwo, że zajmuje się tym czym się zajmuje. Dużo rzeczy jest, w ogóle jest łatwiej jak masz tak trochę no więcej czasu. No tak, trochę czasu. tego czasu do siebie. Ciężej tak? się ze znajomymi spotkać. Kurwa, jak ta praca krzyżuje plany. Ile razy ja się chciałem spotkać ze znajomymi? Ja mówię, ty dawaj, co? Ty robisz pracę. Mam ja mówię, kurwa, zapomniałem, zapomniałem. że ludzie pracują. <grym> Bez sensu, zwolnij się, powiedz, że musisz się spotkać z kumplem. A propos jeszcze tego programu syndromu sztokholmskiego, to pierwszy raz mam tak, że jakby materiał zaczął mi się klarować trochę wcześniej, ale zwykle te moje poprzednie, że tak tworzę cudzysłów, specjalne. To były raczej, wiesz, żarty zebrane z danego okresu. Tak, tak. Jakby nie miałem tam żadnej myśli przewodnie, jakby nie było to o niczym. I tak jak nasz nasz management często mówił, że łatwiej się sprzedaje jak coś, co ma nazwę, bo wtedy ludzie wiedzą, czy już na tym byli, czy nie, a jak piszą Maciek Adamczyk, to nie wiadomo, ktoś przyjdzie, ja powtórzę mhm. żarty, oni się wkurzą, Także jak masz jakiś produkt, to lepiej tak, lepiej jak to się no właśnie tak. w ten sposób sprzedaje. Ja ja nigdy nie miałem takiego nie miałem ani pomysłu. Ani jakby takiego koncepcji, a tu jakoś tak mi się wszystko, wszystko ładnie mi się zrodziło, także i ten no nazwa, tak, i plakat, i wiesz. No zrobiłem sobie premierę, ludzie wiedzą, że coś takiego będzie. Ja sobie teraz nad tym pracuję. Tam sobie pojadę w grudniu, raz czy drugi, to gdzieś powiem i w przyszłym roku już trosze, troszeczkę tak wiesz. Po, więcej no, pojeździć, potrasować. Z tym potrasować. No, no fajnie, fajnie. No tak, właśnie właśnie o to chciałem z, zapytać. Nie? Bo jak masz ten motyw przewodni, czy może jakiś taki główny, to łatwiej jest też chyba później do, coś do tego dopasować z głową, czy coś. No. Ja ogólnie lubię ograniczenia, wiesz? W taki sposób, że jak teraz na przykład mam o dziecku powiedzieć, to wiem, że to są tematy związane z dzieckiem, z tym, jakby jak ono je śpi, z tym, jak ja się z tym czuję, z tym, że jak żona się z tym czuje, z tym, że dziadkowie jakby wszystko się kręci wokół, wokół tematu tego dziecka. Albo jak było ostatnio globalne ocieplenie, to, to miałem na, na końcu świata, to chłopaki jakby mówią, kurde, ale dlaczego to jest takie ograniczenie? Lepiej pisać w ogóle o czym tylko chcesz, ale jak o czym tylko chcesz, to takie jest, kurwa, masz wszystko, w którą stronę zaczniesz, do no. czego pójdziesz. A? Lubię wiedzieć, że muszę powiedzieć o tym, i w tym mogę sobie pokombinować, ale to jednak jest jakieś tam ograniczenie. Tak no, się. no jasne, ja to ja jest chyba fajnie. Też, tak, tak. No masz jakieś, jakieś wytyczne, wiesz na czym się zatrzymać i, i tak, to słyszałem na pewno od, jak kiedyś od jakiegoś reżysera czy coś. Pewnie to mówili trochę bardziej a propos ograniczeń budżetowych czy coś takiego, ale to też jest tak, że jak masz właśnie. To ograniczenia to ograniczenia. Musisz kombinować. To wiesz, co jesteś w stanie zrobić, a co nie, od razu łatwo rzecz, wiele rzeczy wykluczyć, nie? I, I to ci pozwala. A już nie mówiąc o tym, że musisz czasami być bardziej kreatywny, jeśli masz ograniczone środki, to nagle wymyślisz coś, czego byś nie miał przy, przy pełnym zestawie. Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy, jak studiowałem w Akademii Filmu i Telewizji. Dawno temu, w 2005 chyba. I była jakaś taka grupa. I mieliśmy się podzielić i nagrać jakiś krótki film tam w trzy godziny, czy coś takiego. Ja nie do końca się lubiłem, jakoś z tymi ludźmi, wszystkimi taki trzymałem się raczej na uboczu. I nagle, stary, zostałem kurwa sam, mam kamerę i w trzy godziny mam film nagrać. I jakby to ciężko zagrać, to jak jesteś, wiesz, ty musisz trzymać kamerę, więc chwilę pogłówkowałem i tam przy pomocy kurwa butów, kasztanów i innych rzeczy, taki poklatkowy Aha. zrobiłem jakieś coś takiego. Tak, u niby animacja. No, no tak, to... tak. No nie no, nawet jak zrobisz 12 klatek na, czy tam 6 na sekundę, to jest animacja w sumie. No to jest Spoko. Jesteś animatorem, Maciek, rozumiesz? Jestem. To możesz sobie to wpisać już teraz będę w, musiał. w CV na, na film. Masz już ten? Y masz y stronę na film polski.pl albo na o, IMDb? Nie, nie, nie miałeś żadnych. Nie, występowałeś w czymś na, na ekranie, czy nie? Na razie nie. Na nie. Dobranoc ATM się liczy? No, chyba się liczy. Znaczy, nie wiem, bo to. Nie, no Seria to leciało by w telewizji. To tak, tak? no no. To nie jest tak, że to były tylko piloty. No właśnie, no to. Chyba się liczy, tylko ktoś musiałby tam to wpisać. a ja wiem, że żaden z Was Ej, nie tego Sebastian, nie zrobi. Sebastian, weź tam, jak masz chwilę wolną. Weź tam, wpisz, proszę. Co, kochany? On kocha no, no, te komputery, no, się, Kurwa, on kocha te komputery. Ja z nim w busie siedziałem, Aha. teraz w trakcie trasy. To w pewnym momencie on miał rozłożonego na kolanach laptopa. Mhm. Trzymał e, tego czytnik. E i telefon w drugim ręku tak. i siedział on w tych słuchawkach, te trzy kraje tylko brakowało takich piorunów z tyłu i tam... <laughs> Imperator elektroniki. Otóż to. Kurwa, jak, stary, jak padnie internet, to Sebastian z tego, co ma na dyskach, jest w stanie odtworzyć internet. wie że on, on ściąga, ma jakąś apkę czy skrypt, kurwa, nie wiem, nie znam się na tym, która mu ściąga... Kartę na czasie, co jest na YouTubie, i on to sobie ogląda. Ja tak A, do niego wszystkie... mówię. Czy cię pojebało? Te wszystkie jakieś kurwa, te hip hopowe teledyski, te jakieś kurwa bzdury tych YouTuberów. A on mówi, masz na to czas? On mówi, Nie, ja to się włączam na 1,75 na szybszym tempie. A okej, okay. jak w przyspieszonym tempie to jest wszystko luz, to nie tracisz czasu, to powiem, więcej zyskujesz, kurwa. Super. Nagle te są dwa razy śmieszniejsze, prawie, 1,75 razy śmieszniejsze. <grym> A, nie no, rozumiem przeglądanie takich rzeczy czasami, czy coś. No tak, on chyba jakoś lubi ściągać, bo nie wiem, bo wtedy może sobie właśnie... Pójść, kocha ściągać. By, mieć, nie wiem, dostęp... Nie, właściwie to nie wiem, dlaczego on to robi, ale to jego sprawa. No to kocha po prostu. Bo kiedyś, y, bo kiedyś nie dało się oglądać przyspieszonych rzeczy, musiałeś mieć wielcy playera, czy coś, i to rozumiem, bo wtedy mógłeś tam pójście streamować, albo tam ściągnie ten plik, ale teraz już jest na YouTube ta funkcja, jest do dwukrotnej prędkości możesz przyspieszać, więc yy, Sebastian, yy, ogarnij się, ogarnij typie. się, ściągnij nam lepiej jakieś te yy, wykresy, jak wydrukować broń automatyczną, no bo jakby przyjdzie rewolucja, to kurwa, tylko ty będziesz miał drukarkę 3D pewnie. Ten... <laughs> nie, nie wiem, nie wiem, czy sama ma drukarkę 3D. Yy. Jeszcze ale chyba nie. Jeszcze nie. Pochwaliłby się, jakbym miał. Jeszcze są mi tak, za jeszcze są może za drogie. E, bo ja bym chciał takie, żebyś mógł... <laughs> ja sobie wydrukuję swojego klona i on będzie opowiadał żarty za mnie. Ja widziałem e... ostatnio drukarki, które drukują domy. No takie tak, ale... tam betonowym takim dynksem, tak... Pzzz, serio? A. Tak naokoło takie robią, wiesz, takie betonowe, tam coś jak jurta takiego, o kurde. Że tam no duże, duże no, jakiś jak... nie jest, ale tam możesz, wiesz, osiedle domów w tydzień postawić. To jak są jakieś huragany, czy inne tragedie, to to jest jakiś pomysł. No tak, niesamowite. Ja myślałem, że, że to kiedyś ludzie będą właśnie pojedyncze elementy, czy coś drukować i składać. No ale w sumie, jak, jak jesteś w stanie dostosować tak, żeby ten beton, czy to, nie wiem jak oni to robią, ale żeby cokolwiek, ten materiał, żeby jakoś podawać automatycznie, no to tak, no to możesz w sumie zrobić wszystko. No. Taki jest chyba pomysł. No w sumie... To może być fajne, że w ogóle będziesz mógł sobie na przykład, właśnie przesłać komuś coś, i że te rzeczy będą troszeczkę, nie wiem, może dzięki temu będą tańsze, bardziej dostępne, czy coś tam. Myślę, że to ma potencjał nawet dla ludzi, właśnie w jakichś biednych krajach, ale kurwa, żeby najpierw to wszystko opracować. Nie wiem, bo jest taka strona, gdzie już można ściągać te rzeczy, nie? Te wzory. Do I, I jest na przykład e, broń palna, ale. To taka jednostrzałowa? Co to, to była? Próbują to blokować. Tak, jest ta jednostrzałowa, to, to tak, to chyba już wszyscy wiedzą, że to nie było zbyt y, dobre, w sensie zawodne bardzo, ale jest jakaś strona, wiesz... Na, w, ale już jest ulepszona wersja. Już chyba są kolejne, albo takie są po prostu też, y, że możesz wydrukować jakby taką podróbkę, wiesz, tam jakiegoś AR-15 czy coś, na, że na część... To jest część... karabinu? To jest taki tak, tego... To jest chyba półautomatyczny czy coś... Tak, no jeden z tam, jest parę elementów, których będzie ci brakować, które są tam jakieś metalowe czy coś, ale jak sobie je dokupisz, bo ty, cała reszta karabinu jest z plastiku i możesz go sobie sam zbudować, nie, złożyć. No i oczywiście tam są jakieś prawne bitwy o to, ja nie wiem, czy to zostało już zdjęte czy nie, ale wiesz, adwokaci praw do posiadania broni, oczywiście w Stanach głównie, to, to starają się tam to utrzymać, no nie wiem. Nie wiem, jak to będzie działało, bo oni w... Może tam się w końcu coś, coś zmieni, ale wątpię, kurwa, oni sprzedają tyle broni w Stanach, to jest niesamowite. Gdybyś, gdyby ktoś próbował w Polsce zakazać sprzedawania kajzerek, no to też by, kurwa, lobby się wkurwiło i by nie, nie pozwolili na to. Lobby kajzerkowe, to To, kajzerko, jest, to, mi to, się to jest mniej więcej ten klimat, no. Przeciwko czemu byś się by... Co byś musił, co, czego by musieli w Polsce zakazać, żeby wyciągnąć Gawła Feligę na ulicę? Bo ja że ciebie nie jest łatwo wyciągnąć. No nie, sobie, ja nie lubię myślałem. chodzić na, na demonstracje czy coś, no ale, dlatego, co by ale takiego to nie to jest tak, być? żebym nie poszedł, nie, jakby... No, ale, kurwa, nie to, że, ale nie chodzi mi o to, że po prośbie, że mówię, ty Gawu, weź chodź ze mną na demonstrację, no kurwa, nie, chcę mi się, no chodź stary, sam pójdę, no dobra, pójdę. Żebym to jest takie, że ty byś mówił, kurwa, trzeba się ogarnąć! Wychodziły! Wiesz co, nie wiem, sporo jest takich rzeczy. Może mi, się może mi się naiwnie wydaje, że nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, aby już wiele można protestować w tej chwili. No ja uważam, że tam, wiesz, jakieś prawa rozrodcze, prawa kobiet, czy coś, no to już są wystarczająco ważne rzeczy. Eee, ale... Kurwa, no teraz wejdziemy w jakąś politykę i okaże się, że. No nie, że bo jak zaczęliśmy ja od Kajzerek, więc myślałem, że powiesz kwaszeniaki, ja zrobię hehe, he he, też wiesz na kwaszeniaki i lecimy dalej. A jak to już poważnie zaczyna być. To ja nie wiem, czy ja nie muszę sobie kolki się napić, no bo to chyba no moje instrumentarium. Masz rację, gdyby zakazali ogórków małosolnych, to mi się wkurwi na maksa. Tylko, że mogę je sobie zrobić w domu, więc to naprawdę, no nie wiem, no gdyby przychodzili mi na chatę i, I mówili, mówili że, że, nie że nie robisz nie mogę mieć, tak? Gdyby nie sprzedawali tych składników do małosolnych. Gdyby czosnek zakazał... Stary, jak zakażą to czosnku, włoży. to jest, zapraszam do mnie na działkę. Co, coś dla pana znajdę. No, Przyjedziesz, zawiążę ci oczy, stare, żebyś nie widział, gdzie jedziesz. Tak. O, trafisz do czosnkowego raju, zabierz co chcesz, a potem się ten i się żeby nikt nie wiedział, gdzie zapasy czosnku są. Ja się martwię trochę o jakiekolwiek takie ograniczenia informacji. nie? Jak próbują manipulować coś za bardzo z internetem czy coś, to to, to mnie rusza. Jak, jak widzę, że nie mogę zobaczyć sobie karty na czasie... <laughs> nie mogę zobaczyć, co tam Kruszwil nowego wydał, czy Beksy. Kurwa, to mi się w wkurwi. No ale, ale a, a to tak naprawdę to jest bardzo yy, bardzo prawdopodobne, nie? Nawet jakieś takie przepisy typu, że tam dominuje kilka korporacji, które mają dostęp do tego internetu. Może u nas jeszcze nie ma tego problemu, ale... Bo wiesz, że ci ogranicza... Bo ja nie wiem, czy korzystasz czasami z jakichś torrentów, czy coś. Wiesz co, jeszcze, już nie. Ale... Bo już już to już chyba umarło, nie? Ale między innymi dlatego, że w Europie jest to coraz bardziej, chyba nie tylko w Europie, poblokowane, nie. Yy, większość chyba prowiderów. Co się stało z Pirate Bayem? Większość providerów blokuje właśnie Pirate Bay, no, bo to jest najpopularniejsza strona. Ale teren... cały czas istnieje, tylko że musisz szukać jakichś, wiesz, mirrorów, jakichś innych serwerów, iść przez Proxy, przez VPN na cokolwiek. A ten gruby nic nie kombinuje? Ten... kim.com kim a ja nie wiem co z nim jest wszystko a... się tak stary szybko teraz zmienia że jestem, jestem w szoku już jakby pamiętam że nie wiem jeszcze w latach 90 gdzieś jeździłem z moim dziadkiem to on wiesz po powstawał budynek jakiś on mówi o a tutaj jeszcze tam 20 lat temu nic nie było i tak wiesz tak, ta perspektywa z której patrzył dziadek była dużo większa a ja sam teraz mieszkam na osiedlu, gdzie kurwa, pamiętam, że tego osiedla nie, nie, nie było, tam było no boisko, tak. gdzie w piłę grałem. I jakby przecież jak za każdym razem jak, e, jak jadę gdzieś się umawiamy z chłopakami, przyjeżdżamy gdzieś koło nie wiem rondo Daszyńskiego, na przykład tam co tam co się metro stary, kończyło, to z Daszyńskiego, tak. Daszyńskiego. No to kurwa, to stary, przyjedziesz tam tydzień później, to wygląda inaczej. No. stary, to się zmienia w takim zastraszającym tempie. No dają teraz stawiają bloki pewnie w parę miesięcy, czasami nawet. E, e przynajmniej te, te, te... Kiedyś spokojnie bloki rosły powoli, miały czas, żeby dojrzeć, a teraz na tych antybiotykach te domy rosną to tak, szybko. Teraz też już do zielonych się wprowadzają od razu, kurwa. Jeszcze to twarde jest w środku. Ja, ja, ja na przykład nie lubię deweloperów ogólnie w takim Gaweł. mniemaniu ogólnym. Gaweł. Ja, kurw, I gdyby kurw. na przykład chcieli mi wybudować tutaj blok obok, nie? bo widzę, co się dzieje na Mokotowie, tu jest taka ma, malusieńkie podwórko, no to raczej się nie, nie, nie da, nie, ale widzę, że są takie małe działki, gdzie stawiają coś, to, to wtedy na pewno. To ja bym tam kurwa z mołotowami chodził. ja tam. Stary mnie, tak, taką mam gulę za każdym razem, jak czytam o jakiejś bezkorności tych deweloperów pierdolonych. To, to, jest, to jest główny powód, dla którego czasem, jak tam z nie wiem. Siedzę i sobie za mocnego lolka skręcę i sobie siedzę kurwa gdzieś tam spaceruję myślę kurwa ja muszę iść do polityki, żeby zrobić z tym kurwa porządek, no, tak. bo to mnie taki stary strzela chuj. Mam takiego kolegę, kolegę z mojego pierwszego bloku, mieszkał dwa piętra nade mną, tam parę lat starszy, zawsze się super uczył, moja mama stawiała mi go za wzór. Mhm. W ogóle super koleś, jakby jak byłem niepełnoletni to mi alkohol kupował, gdzieś tam na imprezę szedłem, jakby pożyczał mi mu płyty, jakby graliśmy na komputerze w koszach. Tak. No jakby naprawdę super koleś. I okazało się, że wprowadził się na to samo osiedle, na którym ja mieszkam i się o tym dowiedziałem, zobaczyliśmy się, stary, może się spotkamy, kurwa, chętnie idę do niego, wiesz, taki zajarany, tam piąteczki, co słychać, a żona masz, wow, cześć, tego, tego, ja co robisz, on mówi, pracuje dla dewelopera i od tamtej pory, stary, mimo tego, że uwielbiam tego typa, nie jestem w stanie w ogóle się do niego odezwać, ani z nim skontaktować, bo kurwa, jest super typem, ale kurwa, robi lachę szatanowi. I nie, nie jestem po prostu w stanie Społykiem. nawet być, nawet nie jestem w stanie udawać, że jest wszystko ok. No tak, no, no bo też ciężko nawet rozmawiać z kimś o, na taki temat i, i nie powiedzieć, co o tym myślisz, nie? A, ale e... ładne, fajnie, e... re, fajnie, regał zrobiłeś, jesteś chujowy, kurwa, niszczysz świat, kurwy, synu. A, fajna książka, czytałem ją. No, tak. No nie da się. No tak, tak. Nie tak, się tak. tak no, no nie wiem, no jednak niestety chyba tutaj zawsze to jest. Nie da się jednostek obwiniać tylko i, i muszą być po prostu regulacje, czy coś, bo inaczej tak jest ten. A, a jego też tak. Ci ludzie, niektórzy może nie mają duszy, ale też nie do końca możesz winić, bo, bo, no bo ja sobie myślę, no dobra, wiesz, całe życie uczyli człowieka, że musi się dorobić. To jest najważniejsze, bo inaczej, jak nie będzie miał tych kurwa pieniędzy, no będzie nikim, nie będzie mógł nic sobie zapewnić podstawowego. No to jeśli ma, wiesz, jest branża, w której może zarabiać 300% więcej z wyzysku <grych> niż gdzie indziej, to... to czemu nie? Ja też, ja od razu, wiesz, tam z tym się przyznaję, też mi się zdarzało na przykład przetłumaczyć coś nie dla deweloperów i zawsze robię to ze sporym bólem, bo to są takie kurwa farmazony, marketing, PR i, i właśnie takie wszystkie reklamowe, komercyjne rzeczy, to tam są najgorsze zawsze bzdury. To jest, jak ja mam to przetłumaczyć, jak to nie ma sensu nawet po polsku, nie? No ale musi no, zostać pierdolnięte i tak. jedziemy dalej, no. Tak. Zabudujmy sobie kolejny klin powietrzny i kurwa, i jedziemy. Pewnie ktoś nas słucha i myśli, u was, co? A gdzie ludzie mają mieszkać? No to nie, ja, ja rozumiem, no trzeba budować mieszkania, tylko mam wrażenie, że... gdzie mieszkali wcześniej, tych ludzie? Lu no, te mieszkania nie idą do, raczej do prywatnych właścicieli, tylko do ludzi, którzy skupiają mieszkania i, i, i kupują na wynajem do zagranicznych właścicieli i tak dalej. No, ale dobra. To w moim następnym odcinku, jak przeczytam tam Springera, to będę to zrobię, <laughs> zrobię monolog o tym jest taka książka, do której się przymierzam, ale trochę się boję, bo to jest, takie, to jest taki klasyk, że ja wiem, co tam będzie już w tej książce, ja wiem, o co chodzi mniej więcej i jak to przeczytam, to tylko będę ze szczegółami bardziej, będę bardziej szczegółowo zdołowany, zdeł, nie? O takich czyścicielach kamienic czy coś, nie? To, to już nie pamiętam tytułu. To jest zresztą stare chyba, ale co tam. Spalili babę w lesie, nie? Kurwa. Była taka sytuacja. Y Niestety. Nie wiem, czemu to powiedziałem. To w ogóle nie było. Tylko obniżyłem atmosferę o, o dodatkowe trzy stopnie. A, baje, a wiesz, że spalili tą kobietę? No tak, kurwa, wiem, gaweł, zejść sam Ja no nie tak. mogę się doczekać tego odcinku, który sam ze sobą nagrasz. Bo jak będziesz sam gadał, to bym jechał po sobie. Ty, Gawel, wyśrubkuj się. Sorry, gawę, to może być bardzo ciekawe. No tak, w właśnie... dwóch. Tak, zastanawiałem się o czym gadać, bo, bo ostatnio na przykład tam sporo oglądam filmów. W ogóle chyba pobiję swój rekord obejrzanych filmów w tym roku, co jest. No, nie ma się czym chwalić, ale coś osiągnąłem, nie? A ty notujesz gdzieś, Masz jakąś apkę do notowania? Tak, no, na MDB po prostu zapisuję. No i od kilku, od kilku lat mój. to prowadzę i no, chyba mam, teraz mam ponad 160 chyba filmów. Kurwa. Część to są krótkometrażowe. Tam jakiś nawet serial, no ale serial to więcej czasu, więc. To co? prawda. No wiesz, no teraz byłem na festiwalu w Wrocławiu, to obejrzałem 10 y, w 3-4 dni. No to to. Tak, ale. Y, no to nie świadczy. Nie powinienem tego mówić publicznie, bo to ogólnie jest takie, no dobra, a gdzie jest kurwa następny odcinek podcastu w Jełopie? Fajnie, że obejrzałeś kurwa. E, z, z kiedy było stanie? Notebooka czy coś. No, z miesiąc temu chyba. I kto tam był? E, ostatni był z Pauliną Potocką. A, to muszę posłuchać. Ale to akurat teraz będę miał parę dni. Pojeżdżę sobie po tym. Zobaczymy, co tam u Pauliny. Jak żyć go. Parę, parę dni w trasie? Nie, to miada jakiś. Jakieś mniejsze miejscowości? A trzeba stare drewno zabrać i węgiel skopalni. Po prostu trzeba się przejechać po kraju. No. Work complete. Ale e. powiem ci, że już wyrosłem z tego, żeby jeździć swoim samochodem, bo ostatnio pojechałem do warsztatu. Byłem tak, zapaliła mi się jakaś tam lampka. Byłem przekonany, że to będzie naprawa taka, wiesz, 300 do 500 zł. Zostawiam samochód godzinę później do mnie dzwonią, mówią, że do 8 do 10 tysięcy, bo się stary rozsypały naraz 4 czy 5 jakichś tam takich rzeczy, coś tam w silniku jest nie tak. tak. I już, już nie, już teraz będę jeździł cudzym. Jakby już tego sprzedaję, muszę sobie nowy ogarnąć, ale już nie będę nim jeździł na stand-upowe trasy. Bo to wiesz, zrobię 4 tysiące kilometrów, dzielę się 300 zł za benzynkę, a później cała ta eksploatacja, wszystko spada na moje koszty, więc. No tak. Jeżeli słuchają tego jakiś młodzi komicy, to wy, wynajmujcie samochody, bo was kurwa, dojadą te koszty później jak to z kurwy synów. Nie będziecie się spodziewać, gdzie nagle. POM, 10 tysięcy, bo jest blok silnika do planowania. Kurwa, i zawieszenie, i w rura i... Nie możesz tak straszyć ludzi, bo ktoś zasypia pewnie przy tym podcaście, a teraz kurwa przez ciebie nie będzie mógł. No i dobrze. Do, do pracy w dewelopercy nie zdąży i kurwa i co? E... I ale mówisz, że wypożyczał samochody? Wynajmował? wynajmował? W sensie nie dla siebie. wynajmował, hmm. żeby gdzieś jechać z tym, jechać no w trasę. No bo jak wiesz, jedziemy na 5 dni, czterech typów, no to się podzielimy kosztami po 25% i wszyscy no mamy to to nie wywalone jest dużo, koszta. Dużo bardziej kosztowne jednak? Niż... Stary, trochę bardziej jest, ale, ale... Jakby to jak to dzielimy się równo tym wszyscy, a tak to jakby dzielimy się procentem, a reszta spada, kurwa, całe wiesz, cała mechanika, oleje, no filtry, eksploatacja, opony, to jakby wszystko zostaje na mnie. No racja. 10 lat do tego dojrzewałem, a wy. Macie teraz to za darmo, więc jeżeli chcecie zasypiać, to nie teraz. Ty też nie, ty też nie jeździsz tak jak stary taksówkarz, tylko tak raczej z werwą. Więc... Nie wiem, czy oglądasz kiedyś Top Gear? No jasne. No to kiedyś tam, tam swego czasu było tak, jak ta, ten, ten cykl Gwiazda w samochodzie za rozsądną cenę. To tam bardzo często na, na, na szczycie byli komicy. Był tam Jimmy Carp, przez jakiś długi czas na pierwszym miejscu i. Aha. Tam w którymś odcinku doszli do wniosku, że my po prostu często musimy być na przykład w trzech różnych, oni tak powiedzieli, trzy różne występy jednego wieczoru, więc trzeba zapierdalać, żeby dojechać z jednego miejsca na drugie. Pewnie dlatego też się szybko jeździ, no. no. tak, tak. Jasne, jak już też znasz te trasy wszystkie, to to nie jest tak, że... To ja już po Polsce jeżdżę tak jak po Warszawie mniej więcej. <laughs> że jak jadę do Wrocławia, to po prostu jadę do Wrocławia. Jak jadę do Sieradza, to ja do Sieradza jakby wjeżdżam do miasta, tam no. już ulic nie znam, tam się wpiszę. Tak. Ale jak dojechać, nie ma najmniejszego problemu. Do Wodecki, świętej pamięci, powiedział, jak zapytany kim on jest, on powiedział, że on jest kierowcą z programem artystycznym. Ja też, <grym> też się tak czasem czuję, jak to trzeba wiesz, 10 godzin w aucie, żeby później 20 minut na scenie coś nam. No, sobie tak. Tak, nawet nie pomyślałem o tym w ten sposób. Myślałem, że jakieś paczki mm. może wozić, czy coś, nie wiem. Próbowałem na BlaBlaCara ludzi brać, ale to było dziwne, bo jak na przykład jechałem z jakimś komikiem i miałem dwa miejsca z tyłu i brałem ludzi na tego BlaBlaCara, to jakby oni byli, wiesz, cywilami i jakby a, a, a wy co tam robicie? <laughs> w biurze? Tak. <laughs> a wy? A, komikiem? <laughs> więc... Tak, ja czasami mam... Jak z obcym człowiekiem rozmawiam, to niekoniecznie chce mi się tłumaczyć z tego, czy... Już nie mówiąc o tym, że czasami gadasz po prostu takie rzeczy, czy mówisz o kimś, ale na, albo nawet nie, ale po prostu między komikami się są rozmowy, które nie możesz mieć przy każdym nie człowieku przeciętnym, bo niektórzy mogą nie zaakceptować, że akurat Martwe Dziecko jest śmieszne, więc to... A Martwe Dziecko jest bardzo śmieszne. Tylko okoliczności <laughs> muszą być sprzyjające. Nie, no oczywiście, oczywiście, to może być bardzo. Mówi, że, że, że trochę będziesz teraz występował, ale jeszcze jakieś takie trasy większej nie masz, więc nie, nie, nie no, jeszcze, flagujemy. Nie, jeszcze, że... jeszcze nie mam, bo też nie mam, wiesz, jeszcze skończonego mam wrażenie tego, tego programu. No, jeszcze po tym jak ostatnio odsłuchiwałem nagranie, to jakby za mało czasu, w ogóle bardzo mało czasu poświęciłem jakby takiemu turbo noworodkowi. Bo tam też pierwszy miesiąc też jest dosyć, dosyć ciekawy. Jak no, tak. Mam parę spostrzeżeń, ale nie rozwinąłem ich, więc... No teraz już jesteś zajętym bardziej bieżącym rozwojem, to pewnie już nie myślisz o tym, nie? To jest tak jak zapomniany etap jakiś. Trochę tak, no. Wiesz, jakby ostatnio nawet jakieś zdjęcie mi FIFA ostatnio pokazała. I twój syn ma? No? Rok i pięć miesięcy. Aha, okej, okay. no dobra. To... I pokazała mi takie zdjęcie, jak miał sześć Ty. miesięcy, to ja mówię, o kurwa, on taki mały był? No, <laughs> ja już nie pamiętam, to jakby nie cały rok minął, no, no. ale to już jest, to już jest ten zupełnie... krokodyl, co do, w, się wkłada do wody i on puchnie. Dokładnie tak. Jeżeli... Państwo mogą sobie pozwolić, to polecam dziecko, to jest kurwa naprawdę śmieszna akcja, tylko fajnie też później na jakiegoś open mic'a wyjść, żeby wiecie, taki wentyl bezpieczeństwa, spuścić to powietrze, coś nam pogadać chwilę, niech się ludzie pośmieją, bo tak to, to musi być ciężko. Kolejna fala wysypu open mic'erów to będą po prostu nowi rodzice wszyscy, którzy... A jest jakaś nowa fala open mic'erów Nie, teraz? no nie wiem, no to bardzo dużo jest osób występujących, ja wiesz, no już mówię to kolejny raz, ale kiedyś kojarzyłem znaczy nadal tych, co występują stale, to, to raczej znam ludzi, ale już jest coraz więcej takich nazwisk, których nie, nie kojarzę, wielu osób nie widziałem, a już występują parę lat na przykład, nie? Albo coś tam. Parę lat? No na pewno są, są to, tacy, no już, no już teraz się też tak nie staram, żeby chodzić na różne występy, nie? E, a ty, już... Gaweł, gdzie występujesz w najbliższym czasie? E, na Open Micu pewnie. A kiedy? Teraz się przyjdę, też sobie no. muszę powystępować trochę. Wiesz co, nie wiem, pewnie, pewnie najbliższy to jakiś w resorcie albo w lokalu. Dobrze, fajnie um. w tym resorcie zrobili teraz, że można wejść na scenę. że tutaj byłeś ostatnio po remoncie? Ja, tak, tak. Kurde, elegancko. karderowa, wyjścia na scenę, nie trzeba się tam ja przepierdalać się... przez tych wszystkich ludzi. Ja jeszcze właśnie nie wchodziłem z tyłu, bo jakoś tak mi się to wydawało takie dziwne. Ale to chyba dlatego, że akurat tego wieczora wszyscy wchodzili z... spod sceny i już tak... Dwa razy tam byłem po remoncie Ale... i zawsze wszyscy wchodzili od, od przodu, więc jakby chyba nikt się jeszcze nie przyzwyczaił, że tam nie wiem, bo to, to takie śmieszne, te drzwiczki takie, i, może, może tam powinna być kurtyna Czy coś zamiast tego, ale Albo tak jak do przebieralni, tylko to taka wtedy półokrągła taka. A, no tak tak. Nie, no ładnie tam jest Fajnie Zrobili dobrze Co ja mam Nie, jakoś tam firmówkę mam Firmówkę? <laughs> tak, jakoś kurwa Właśnie się zastanawiam jak do, do sierpca dojechać bo W jakimś dziwnym miejscu oczywiście Do sierpca? No łatwo nie jest No Właśnie, właśnie, nie wiem, czy nie, czy nie wezmę samochodu jakiegoś, żeby sobie pożyczyć coś. Ładna Dom. droga, do sierpca jest. Siódemku na północ, w Płońsku odbijasz, na toruń byt na dziesiątkę i tam <grym> wiedziesz. No, proszę bardzo, więc jeśli się zastanawialiście, jak dojechać do sierpca i GPS wam się zjebał akurat, no to, no to pewnie podcasty wam też nie działają. Więc sorry, ale, ale Maciek właśnie wszystko wyglądało. właśnie zasypia. Tak. Do sierpca dziesiątką na toruń. Do sierpca dziesiątką na toruń. Że już do końca życia będzie teraz, pamiętam? Tak. To będzie omlet di fromage jego. <noise>